Tak jak przed rokiem, nie będzie można kąpać się w zalewie Arkadia w suwałkach. Najbliższe kąpielisko zostanie wyznaczone w podsuwalskiej miejscowości Krzywe. Wszystko przez sinice, które opanowały suwalski akwen. Waldemar Borysewicz, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, który zarządza zalewem, nie sądzi, aby tegoroczna zima wytępiła niebezpieczne bakterie. Dlatego już teraz zapowiada, że kąpieliska nie będzie i zaprasza do miejscowości Krzywe. Natomiast w zalewie Arkadia do połowy lipca zostaną przeprowadzone badania, które wskażą, jak pozbyć się sinic i oczyścić akwen ruszą prace i w 2018 roku w Zalewie będzie można się kąpać. W tym roku powstanie też kładka na wyspę na środku Zalewu. Jeżeli chodzi o kąpielisko, to na pewno w tym roku, może na pewno nie, ale prawdopodobnie nie będzie. Jesteśmy przygotowani, żeby uruchomić to kąpielisko w tym roku w miejscowości Krzywe, więc wszystkich chętnych tam będziemy zapraszali. Jeżeli chodzi o Zalew, żadnych działań w tej chwili nie podejmujemy. Są zlecone badania. Do 15 lipca mają ostateczne badania, które nam potwierdzą, czy, czy jaką metodę mamy zastosować, aby pozbyć się i w jaki sposób ten zalew oczyścić. No i potem będziemy ogłaszali przetarg. No i oczywiście firma przystąpi w, myślę, że w okresie jesiennym do oczyszczenia tego zalewu. Także wtedy w następnym roku na pewno już zalew będzie funkcjonował jako e, kąpielisko. Jeżeli chodzi o most, przetarg jest rozstrzygnięty, jest wyłoniona e, firma, która ma to wykonać z tego co pamiętam do 15 maja. No i oczywiście teraz w trakcie też jest wykonawstwa projekt zagospodarowania wyspy. Myślę, że do wakacji te elementy będą wykonane. No będzie to na pewno na dodatkowa atrakcja, no, która będzie miała taki start teraz może bez kąpieliska, ale na pewno w następnym roku, gdzie ruszy jeszcze i kąpielisko, biorąc pod uwagę jeszcze dodatkowe, e, dodatkową infrastrukturę, która znajduje się wokół zalewu, na pewno miejsce będzie bardzo ciekawe i będzie ściągało bardzo dużo ludzi.